Witajcie kochani w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, o którym już Wam dość dawno mówiłam, a mianowicie o ubraniach z AliExpress. Nie mam tych rzeczy zbyt wiele, czekam jeszcze chyba na dwie. Ale myślę, że te akurat propozycje, które dla Was dzisiaj przygotowałam, to co Wam dzisiaj będę chciała pokazać, bardzo dobrze Wam, gdyby tak mogą nakreślić temat tego, co możecie znaleźć właśnie na AliExpress. Tak więc, moi drodzy, no dobrze, no nie przedłużajmy, no bierzcie sobie coś, kochani, dobrego do picia, zasiadajcie wygodnie, a my zaczynamy. Okej, moi drodzy, zaczynamy od pierwszej mojej rzeczy, którą kupiłam na AliExpress. Będzie to taki bardzo gruby, mięsisty golfik. Ja Wam zrobię przebitki, tak więc będziecie to wszystko widzieli. On jest naprawdę bardzo gruby. Tu ma taki bardzo fajny splot. Nie wiem, czy go zobaczycie w kamerze. O, widzicie go na pewno. To jest bardzo fajny taki splocik. On pięknie wygląda. Najważniejsze jest to, że on jest gruby. Z golfami jest taki, on jest ciężki. Z golfami jest tak, że albo traficie na coś porządnego, albo traficie po prostu na taki cienkusz, który absolutnie nie będzie ani fajny, ani do noszenia i po jednym praniu będziecie mogli go wyrzucić. Zapisałam sobie, że co ciekawe, on jako pierwszy przyszedł do mnie, a go zamówiłam bardzo niedawno, bo jakieś 2 tygodnie temu, może 3 tygodnie temu, nawet niecałe 3 tygodnie temu. I bardzo szybko mi przyszedł. Ja za niego zapłaciłam 53,68 groszy i on nie był z przesyłką, znaczy przesyłka była za darmo, więc to był jeden uniwersalny rozmiar, więc myślę, że każdy tak naprawdę w niego wejdzie. To co, moi drodzy, to ja się przebieram, wskakuję w niego i Wam pokazuję, jak też on się prezentuje na mnie. Kochani, i tak wygląda ten golfik. Bardzo mi się podoba, jest bardzo ciepły, bardzo taki fajny, dopasowany. Bardzo wysoki ma tutaj, o, może tak Wam pokażę, wysoki ma tutaj stan. Jak możecie zobaczyć, jest naprawdę bardzo, gruby, taki mięsisty. Tu macie ten wzorek, przepięknie, naprawdę on przepięknie wygląda. I to jest taka głęboka czerń, która jest elegancka i myślę, że nie jednej z Was przypadnie do gustu. I nawet jeżeli macie, nosicie rozmiar 40 czy 42, myślę, że w niego wejdziecie. Będzie Wam co prawda troszkę opięty, ale jest fajny. Druga rzecz, no niestety, i tu jest duże buu, niestety. Przepiękna bluzeczka, spójrzcie, przepiękna. Ja Wam tu nawet takie zbliżenie zrobię. Koroneczka, no po prostu cycuś, glancuś. Ale niestety ja w nią nie wchodzę, dlatego ja jej Wam nie pokażę. Zrobię tylko Wam przebitkę, jak ona leży na łóżku, bo będziecie ją bardziej widzieli. To jest przepiękne wykonanie. Tutaj nawet, wiecie, te guziczki, te detale, to wszystko jest po prostu tak dopracowane. Koronka, no rewelacja. Tutaj również ładnie obszyte, nie ma za dużo nitek. I to jest rozmiar XL, wyobrażacie sobie, XL. I za nią zapłaciłam 29,33 groszy. Ja niestety ją wydam, no bo nie będzie zalegało mnie w szafie, odsyłać nie będę, bo już mi się po prostu nie chce chodzić na pocztę i tak dalej. Fajnie jest tutaj też podszyta, ale no niestety. I to jest XL-ka, więc wiecie, o, może tak się oddalę. Przepięknie wygląda, naprawdę. No ale nie dla mnie. Więc szkoda. Bardzo, bardzo żałuję. I żeby było ciekawe, ja jeszcze nawiążę do tej bluzeczki poprzedniej, do tej koronkowej. Ja mierzyłam ją, w sensie takim mierzyłam te wymiary i patrzyłam. I właśnie ja ją dobrałam pod względem moich rozmiarów. Ale niestety, no niestety, nie wchodzę w nią. Dobrze, kolejna bluzeczka szyfonowa. Ja już w niej się Wam pokazywałam w jednym z moich filmików, chyba w ulubieńcach. Prze
piękna, satynowa. No dla mnie to jest rewelacja. Tutaj mamy takie guziczki, które możemy, nie wiem czy zobaczycie, guziczki, które tutaj możemy sobie wziąć i zaraz Wam pokażę, jak możemy sobie zrobić rękawy. O, tak możemy sobie tutaj spiąć rękawki i mamy takie bardziej oryginalne. W ogóle ten wzór bardzo mi się podoba, taki jakby łańcuchowy, przepięknie wygląda. No to co? Wskakuję i Wam pokazuję, jak ona na mnie leży. I tak, moi drodzy, wygląda ta bluzeczka na mnie. Myślę, że tutaj trzeba bardzo uważać z rozmiarówką, bo ja ją mam w rozmiarze L, więc ona jest taka mocno, no prawie, że mocno dopasowana, jest bardzo elegancka. Tu ma takie delikatne rozcięcie. Z tyłu ma, tak jak widzicie, kołnierzyk. Pięknie wygląda, naprawdę pięknie wygląda, ale myślę, że tutaj w tę bluzeczkę wejdzie maksymalnie osoba, która nosi europejskie 38. Więc myślę, że nawet czarne spodnie do tego też bardzo elegancko będą wyglądały. No ale ja lubię satynę, lubię dotyk. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo miłutka, tylko że jest bardzo cienka. I jeszcze informacja, jeżeli chodzi o tę koszulę, bluzkę. Ona była w rozmiarze L i za nią zapłaciłam 37 zł i 2 grosze. I ostatnia już rzecz, jest to taki szlafrok biały, tam u nich na stronie na AliExpress zostało to nazwane jako sukienka, długa sukienka, no nie, no sukienką to nie jest, można to sobie po prostu tutaj wiecie, wiążemy, nałożyć sobie na przykład pod to jakiś strój kąpielowy czy coś, ja tego będę używała po prostu jako szlafroka, po prostu jako szlafrok w domu. Jak będzie trochę cieplej, jest długi, a na długi mi zależało. I on był w rozmiarze, Wam mówię, L. I za ten szlafroko sukienkę zapłaciłam 52 zł i 83 grosze. To co? Lecimy, przymierzam i Wam się pokazuję. I zaraz przejdziemy sobie do krótkiego podsumowania tych wszystkich rzeczy, które do mnie przyszły. I tu w tym przypadku musiałam założyć coś pod spód, żeby zademonstrować Wam właśnie te sukienko szlafrok, bo niestety, ale tak to wygląda. Tu ma taki sznureczek, już Wam pokazuję. Tu możecie się związać. Żałuję, że nie wzięłam XL-ki, tylko L-kę, ale no dobra, już nie ma nad czym płakać. Tak to wygląda. I jest naprawdę bardzo fajna, długa. I nawet wiecie co, bardzo fajnie będzie to wyglądało na plaży. Rękawki nie są zbyt długie, a bardzo też fajnie się układa. Myślę, że nie jedna z Was mogłaby też z tego skorzystać. Ja to będę, mówię, nosiła jako szlafrok, a być może jak gdzieś pojadę na plażę, egzotyczną plażę, na moje kolejne wakacje, to myślę, że to zabiorę i też bardzo fajnie będzie wyglądało na stroju kąpielowym. I myślę, że jest okej. Moi drodzy, tak wyglądają te zakupy, które zrobiłam na AliExpress. Wszystkie ciuchy, które do mnie zdążyły przyjść, chciałam Wam to nagrać, żebyście po prostu mogli sobie, wiecie, zrobić taki przegląd, zobaczyć, jak te rzeczy wyglądają, czy one są dobrej jakości, jak rozmiarówka wypada. I teraz już wiem, że na przykład takich bluzeczek ja nie będę raczej zamawiała. Bardziej będę celowała w takie rzeczy dzieninowe, typu właśnie swetry, takie golfy. Bardzo się zawiodłam na tej bluzeczce, bo jest naprawdę piękna. No niestety, muszę odżałować te 20 parę złotych. I dobrze, że to już, wiecie, zamówiłam, zobaczyłam, przekonałam się. Teraz bardziej będę, mówię, celowała w rzeczy, które będą bardziej uniwersalne dla naszej rozmiarówki europejskiej, pomimo tego, że ja, mówię, ja się zmierzyłam, ja zobaczyłam, jakie są wymiary na stronie, ale coś tutaj jest, nie wiem, źle chyba obszyte, to nie jest materiał rozciągliwy, więc mam problem, żeby to założyć na siebie, ale nieważne, ja to wykorzystam, podaruję to komuś, dam to w prezencie, to jest jeszcze nieprane, bo mówię, jak tylko to do mnie przyszło, wzięłam, próbowałam to na siebie założyć, ale no niestety.
I tak, moi drodzy, koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy Wy zamawialiście jakiekolwiek ubrania z AliExpress, co Wy sądzicie na ten temat, czy Wy bardziej wolicie zakupy stacjonarne, czy takie online. I przede wszystkim, jeżeli już robicie zakupy na AliExpress, to napiszcie mi w komentarzu, co najchętniej kupujecie. Czy są to właśnie ubrania, kosmetyki, czy może jakieś dekoracje, a być może jeszcze coś innego, o czym na przykład nie wiem, a dzięki Wam zainspiruję się i ja poszperam w tych cudownościach, jakie tam się znajdują. Co prawda, wiecie, z jakością bywa tam różnie, ale jeżeli chcecie i macie ochotę, to dlaczego macie tam je kupować? Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście po raz kolejny ze mną. Jeżeli lubisz taką tematykę, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco właśnie z takimi filmikami. Pamiętaj o dzwoneczku, dzwoneczek da Ci przypomnienie, że taki filmik wjechał na kanał. No i przede wszystkim, moi drodzy, widzimy się w następnym moim filmiku. Do następnego. Ciao!